Siemano widzowie, z tej strony Filo, a to 7. odcinek z gry Wiedźmin 1, tak, dokładnie tak. I dzisiaj spotkamy się z Vernonem Roszem w jego kwaterze. Będziemy rozmawiali o naszej przyszłości, tak. Najprawdopodobniej już o wyprawie do Aedirn, ponieważ tam uciekła, znaczy nie uciekła, została porwana Yennefer przez Letho. Więc przydałoby się jakoś ją tam, no, odnaleźć, tak? Naszą miłość życia. No i co? Pogadajmy z Vernonem. I co? Dopadłeś go? Królobójca uciekł do Vergen w Dolinie Pontaru. Zmusił Triss, by ich teleportowała. Cholera, on sobie z nas kpi! Dobra, skoro tak chce się bawić... Jakieś nowiny? Loredo skumał się z Kedwen. Kupiec, który u niego pomieszkuje, to agent Henselta. Nasz poczciwy komendant przyjął trzos pełen złota i przysiągł wesprzeć kedweńskie oddziały w razie konfliktu. No i co w związku z tym? Jak to co? Zamierzam dorwać tego szpiega i wydusić z niego informacje. Komendanta Loredo skazuje na śmierć. Rosz, płyniemy do Doliny Pontaru. Nie wypływam, dopóki tego nie załatwię. Szpieg może coś wiedzieć o królobójcach. Nie zdziwiłbym się, gdyby za tym wszystkim stał Henselt z Kedwen. Że Henselt zamówił jakby śmierć na Demawenda, żeby zostać królem wcześniej. I taka intryga ma być, rzekomo. Czyli chyba skończy się ostatecznie to klasycznie, czyli zostawiamy masakrę za sobą. Tylko właśnie ja miałem jeszcze pogadać z tymi elfami, tak? Później się zobaczymy. Cholera, to nie jest schadzka, Geralt. Nie da się tego przełożyć. Czyli albo Scoia'tael, albo Roche. No ja mimo wszystko z Roszem wolę. Nie ma co nawet z nimi gadać, bo to mnie i tak nie przekonają za bardzo, nie? Wolę się trzymać z Roszem i finito, kurde. Jeśli basta. Tak stawiasz sprawę, to zajmijmy się tym szpiegiem. Dobra, skupcie się, bo nie będę powtarzał. Mamy dwa cele. Pierwszy to szpieg z Kedwen, niejaki Arnold Maliger. Trzeba go przechwycić. Drugi to Bernard Loredo, komendant Faktorii. Jest zdrajcą Temeria, takich żywcem nie bierzemy. Arnold przebywa w rezydencji cały czas, tam uderzymy. Żeby dostać się do środka, wykorzystamy niecodzienne talenty Wes i zwyczaje Bernarda. Przestań mówić o nim po imieniu, działa mi to na nerwy. Jak tam sobie chcesz. Dom Loredo. Pierwsze piętro to kwatery, w których przyjmuje gości. Geralt miał okazję się rozejrzeć. Regularne patrole. Piętro drugie. Kwatery przybocznych Loredo. Mają się za największych rzeźników po tej stronie Jarugi, ale to tylko niedojdy z kolorową lamówką na przeszywanicy. Trzecie piętro. Jama Lwa. To tutaj Loredo trzyma zagrabione kosztowności, śpi, sra i brandzluje się wpatrzony w elfi posążek. Tylko następujące osoby mogą tam wejść. Maliger, matka Loredo, jego kuzyn i uwaga, dziwki. O, nie wiem, czy mam jeszcze te kiecka. Po obchodzie Faktorii, Loredo zawsze zamawia dwie panienki. Wes będzie jedną z nich. Ten dom to chędożona twierdza, ale Loredo kazał go powiększyć o przybudówkę i właśnie tędy do środka dostanie się Wiedźmin. Wes otworzy ci okno. Geralt, potem musisz improwizować, ale przewaga będzie po twojej stronie. A Wes też swoje umie. Zenan i Rykard ubezpieczą was na stanowiskach strzeleckich, w razie czego zapędzajcie kurwich synów pod okna. Ja i reszta będziemy gotowi. W ostateczności wieziemy od podwórza. Powtarzam, w ostateczności. To tyle. Jakieś pytania? No, to do roboty. Brzmi to dobrze. Szczególnie, że Loredo fajnie byłoby udupić, bo on jest jednak takim trochę... takim delikatnym śmieciem jakby, nie? Nie wiem, czy czujecie, o co mi chodzi. No jest raczej taki... No teraz wychodzi, że dwulicowy. O, ale fajne rzeczy. Dwulicowy to jeszcze przy okazji... Cała jego postać jest taka po prostu niefajna. Dobra. Sprzedawałem sobie nieco rzeczy u handlarza, więc mamy tam trochę miejsca w ekwipunku na wszelki wypadek, żeby coś tutaj ciekawego sobie przygarnąć do niego. I zobaczę jeszcze, czy da się, czy jest jakaś opcja u handlarza właśnie z przechowywaniem tych rzeczy. Raczej nie, ale no zapytać nie zaszkodzi, tak? A nie, sam handel tylko. To pozostaje nam już tylko zakraść się do posiadłości Loredo. Do godziny 22 sobie pomedytowałem i to jest już odpowiednia pora. Twoja karoca już czeka w alejce, przystojny kawalerze. Dobre duchy z tej wieży będą cię miały w swojej opiece. Aha. No dobra. Ogłusz lub omij kupca, okej. Gdzie jesteś? Schowałaś się. Lubimy się bawić w chowanego. Zaraz cię znajdę. Kurde, co jest? Więc teraz bawimy się w chowanego. To dalej Wiedźmin? Poczekaj, aż cię znajdę, skowroneczku. Nie, gdzieś... No. Delikatny snikis niż jest. Najchętniej to bym tego jednego strażnika ogłuszył, bym mógł swobodnie się tutaj poruszać, nie? Tylko jak? Kurde, szybko, szybko. Jest. O, klucz do składu. A gdzie jest skład? Czy ja tu mogę przeskoczyć jakoś? A mogę pogadać z tamtą typiarą, czy ona wyda, że tutaj jestem? Czekajcie. Zobaczmy. Ty jesteś przyjacielem tej nowej. Gdzie ona jest? Komendant zabrał ją do wieży. Musisz się śpieszyć. Skąd to wszystko wiesz? Od razu było widać, że nie jest jedną z nas. Dziwka dziwkę pozna. No i domyśliłam się, że coś się kroi. Zanim ją zabrali, zdążyła mi wyszeptać okno w przybudowce. Kiedy ta gnida poszła się odlać, zobaczyłam, jak przechodzisz przez mur. Jak się dostać do Loredo? Gdy się zabawia, nie wpuszcza nikogo. Ale jego matka ma klucze. Musisz ją bardzo kochać, skoro tak ryzykujesz. Te. To gdzie ta matka? Siedzi w piwnicy i destyluje fistech. Dzięki. Teraz znikaj. Przejdź przez mur i uciekaj. Gdyby zaczepił cię wysoki mężczyzna ubrany na niebiesko, opowiedz mu o wszystkim i przekaż, że jego plan faktycznie był genialny w swej prostocie. To ja dziękuję. A jeśli uda ci się wejść do wieży, zabij go, Wiedźminie. Niech zdycha długo i w męczarniach za to wszystko, co nam zrobił! Ojeju. Jaki zły ten Loredo. Idealnie tak, mamy więcej powodów, motywów i w ogóle, Czekajcie, zanim pójdziemy sobie do tej piwnicy, to jeszcze trzeba tutaj się wyposażyć. Znaczy, no żeby nic się nie zmarnowało z tych przedmiotów, to jest najważniejsze, tak? Marnotrawstwo, strasznie słaba rzecz. O nie! Nie mogę tej beczki wziąć, no trudno. Już pora zejść chyba do piwnicy. Ślepy zaułek? Czy o co chodzi? No chyba tak, wystarczyło tutaj pójść zamiast do tej jaskini. W tym samym czasie. Okej, czyli to... Co jest? O kurde, to... Co ten Loredo kuźwa robi, ty? Nie miał... Takie rzeczy komendant? Tak nie przystoi trochę. O, tu strażnica, ja se hałasuję, jak gdyby nigdy nic. Dobra. Leżysz, to leż. Dobra. Zobaczmy, co się kryje za tymi drzwiami. Kto ty jesteś? Czego tu szukasz? Klucz do górnych kwater, dawaj. Przyszedłeś po elfią dziewczynę! Jeśli tak, to próżne twoje wysiłki. Jak w przepowiedni Itriny, ziarno zostało zasiane i niebawem wykiełkuje! Zamknij się i daj mi klucz. Klucz... Gdzie ja go wsadziłam? O ty kurde. Cholera. Trochę głupio wyszło. Nie spodziewałem się czegoś takiego. No nic, no głowę straciła delikatnie, no. Wypadek przy pracy. Jakoś specjalnie szkoda to mi jej nie jest. Mam nadzieję tylko, że klucz ma przy sobie. Jest. Oj. Co to był za dźwięk, ty? Jakby szczur się wydarł. No nic, trzeba tutaj iść jak najszybciej z pomocą dla naszej koleżanki. Co tam jest trójka? To muszę chyba siłą bardziej wejść, bo ze skradania nici. Ze znakami na pełnym tym. Nie ma co się czaić. Tutaj się do okien miałem podchodzić, tak? Dobra. Zabiliśmy wszystkich. To wracamy do skradania, tak? O, list Bernarda Loredo. To dużo tajemnic. Co czekajcie, zanim ją uratujemy, to przeczytajmy sobie. Do rąk własnych jego ekscelencji Detmolda z Ban Ard. Pragnę jeszcze raz przeprosić za zachowanie mojej matki. Babsztyl był obłąkany, odkąd pamiętam, i zawsze dziwiło mnie, jak doszedł do majątku tak wielkiego, by kupić dom i zapewnić mi urząd we Flotsam. Mam nadzieję, że emisariusz jego wysokości nie wziął sobie do serca jej wybryków. Wcale nie. Zapewniam, że rozpalona obręcz była tylko głupim dowcipem. Twierdzam ponadto, że pozycji urzędu użyje zgodnie z życzeniem jego królewskiej mości, tak jak zostało to zaplanowane podczas spotkania jako patriota w całej rozciągłości. Zgadzam się z opinią ekscelencji, Flotsam nie może sobie pozwolić na chaos i bezprawie. Utrapienia nierozłączne, nierozwiązane z bezkrólewiem. Umarł król, niech żyje król. Bernard Loredo, komendant garnizonu Flotsam. Sprzedawczyk, tak odał się omamić orenami. Pytanie, czy wszyscy już wiedzą, że tu jestem, czy jak? O kurczę. Chyba mnie usłyszeli. Nikt nas nie słyszy. Możemy okraść ich do zera. Tylko nie uderzyć w stolik. Cichutku zdobyliśmy klucz, możemy iść wyżej. Wes. Gdzie jest Loredo? To pułapka! Uważaj! Skąd on wiedział? Usłyszał może? Jak się biłem? Wyświadczę światu przysługę. Loredo o dziwo jest silny. To pewnie po fistechu. Zażył taką ilość, że stał się niezniszczalny. Ale czuć straszną różnicę pomiędzy nim a Letho. Dobra, można ją jakoś uwolnić. A to zaraz. Tylko jakoś ograbić. Szybko, rozwiąż mnie. Nigdy. Dobra. Rozmawiaj. Nie mamy czasu, Geralt. Pomóżmy jej i Pomóżmy jej? Słyszałam coś. Za tymi drzwiami. A kogo my szukamy w ogóle? Czekaj. Bo nie wiem. Tej elfki, o której mówiła tamta ta? Jest ktoś. Moril? Nie zostawiajcie mnie tu! Błagam! Nie wyglądasz na dziwkę elfką. Nazywam się Moril. Jaki jest miesiąc? Nie ma czasu na dyskusję. Możesz iść. Nie zostanę tu ani chwili dłużej, choćbym miała się czołgać! Ona nie przejdzie przez ogród, Geralt. Musimy wyjść od frontu, prowadź. Będziemy tuż za tobą. To jaki mamy miesiąc? Lamas. Zaczęła się jesień? Kiedy mnie porwali, padał śnieg. Więc ojcem dziecka jest... To dziecko! Ma tylko matkę. Gdy się zorientowałam, że jestem w ciąży, chciałam ze sobą skończyć. Nie mów tak. Jestem Henselt. Kurde, trochę przypał wyszedł. No to tutaj już nic ze skradania i myślę, że ci na dole się obudzili. No dawajcie dziewczyny, wierzę w was. Nie róbcie kółek, błagam. Jeszcze raz, o. Wyjdzieć. Jest, dobra, mamy to. Zapiszę, bo to jest warte zapisania taki progres. Nie ma strażników. Co sugeruje, że wszyscy wstali. Nie dam rady. Ja chyba... Psia mać odeszły jej wody. Geralt, zmiana planów. Co? Wracamy do wieży. Potrzebuję czystego łóżka, ciepłej wody i trochę czasu. Nikt nie może nam przeszkadzać. Sprowadź pomoc. Co tu się odpierdala? Jest takie niesamowite, naprawdę. No zapraszam. Państwo. Państwa wszystkich tutaj. Raz, dwa, trzy. Mogę jakoś szybciej wyjść na dziedziniec, czy... Nie, chyba tamtędy muszę, nie? Mamy tutaj delikatną waleczkę, ale to taką, wiecie... Nikt by się nie skapnął, że coś się dzieje. Myślę, że cały Flotsam cicho patrzy, śpi, tak. No. Mikstury by mi się przydały w sumie. Geralt, w samą porę. Gdzie się podziewałeś, Roche? A mieliśmy mały problem po drodze. To znaczy elfy, czy... Aha. Honorowy pojedynek. O! Ty! I Rosz nie ma takiej możliwości ataków. Dziwnie się walczy kimś, kto nie może skakać, używać znaków i w ogóle nic. Silny ten Iorveth. Temerskie oddziały specjalne, utworzone przez Foltesta do zwalczania Scoia'tael po pierwszej wojnie z Nilfgaardem. Weterani, profesjonaliści, najlepsi z najlepszych. To koniec, Roche. Widzisz te tarcze? Brakowało mi tylko temerskich lilii. Pokonałem dowódców wszystkich oddziałów specjalnych na północy. Teraz będę mógł zjednoczyć Scoia'tael. Kończ już! Nie zabije cię, Roche. My, Henselt, nie zabijamy ostatnich przedstawicieli wymierających gatunków. Żyj i pamiętaj, kto cię pokonał. Bo mogę to zrobić jeszcze raz. Wafail, Vernonie Rosz. Popełniasz błąd, Iorveth. Znajdę cię. Kurwisyn uciekł, ale jestem pewien, że jeszcze o nim usłyszymy. Zasrani nie ludzie. Starczy o Iorvecie. Co z Loredo? Gdzie jest Wes? Loredo nie żyje. Uratowałem Wes w ostatniej chwili. Co się stało? Twój plan nie był wcale... Chłopiec, Geralt. Zdrowy chłopiec. O co tu chodzi? Czyje to dziecko? Moril. Czyje? Znaleźliśmy elfkę. Loredo porwał ją prawie rok temu. To on był ojcem. W życiu nie tknąłbym elfki. Nie mamy na to czasu. W porcie czeka statek. Pys. Zabiła się. Czy co? No. Coś ty zrobiła. Dlaczego? Nie dotykaj mnie. Przeklęte miasto. Kurde. Co z dzieckiem się stanie teraz? Myślę, że Jaskier by dał radę. Szykujcie statek. Co z dzieckiem? Nie możemy go zabrać. Kto przygarnie mieszańca w tej parszywej dziurze? Seherim. Oddajcie je Seherimowi z Bindugi. Kto to? I powiedzcie, że to dziecko Moril. Czy to tamten elf może? Co z Cedriciem gadał? No, ta, to on. Kurde. No tyle dobrego, ale generalnie to się lipa straszna. Czy lipa straszna, no to niby jakaś elfka, którą nawet nie znałem, umarła, ale... Królobójca zagrał nam na nosie. Porwał Triss Merigold. Zupełnie jakby życie Foltesta mu nie wystarczyło i musiał mieć również jego byłą doradczynię. Nie namyślając się długo, zaokrętowałem się na barkę i zabierając ze sobą Geralta, ruszyłem w głąb Doliny Pontaru. Ciekawe, czy tego Iorvetha dało się pokonać tym. Tam właśnie, proszę, na terenach zwanych Górnym Aedirn obozuje armia króla Henselta. Otóż to król. To słowo klucz w moim planie pochwycenia królobójcy. Oddziały specjalne króla niech mu ziemia lekką będzie Foltesta przecichły jakby, nie uraczywszy nas w trakcie całej podróży ani jednym dowcipem z gatunku, na ile sposobów można oskurować elfa. Co dowodzi mojej tezy, że umysł ludzki jest w stanie wytworzyć pewną skończoną ilość okropności, nim najdzie go jakiś rodzaj refleksji. Czyli to akt drugi już, tak? Aedirn. Co tu robi Sila? Ten. To jest król? To dopiero musiała być jadka. Ile kości? Skąd Glevissig wzięła tyle mocy? Nie podniecaj się, Detmold. Widok czaszek i szkieletów zawsze tak na ciebie działa? Drwij sobie do woli. To jest magia. Takimi czarami wygrywa się wojny. Tysiące ofiar w jednej chwili. Potęga, zniszczenie, zagłada. Sabrina Glevissig skończyła na stosie. A Dolina Pontaru wciąż należy do Aedirn. Aedirn to żywy trup. Dni tego nędznego królestwa są policzone i żadna chłopska rebelia tego nie zmieni. Mylisz się, Detmold. Ten kraj żyje. Czuję to. Jest jak stary, ranny niedźwiedź, pokryty bliznami, szarpany przez psy, ale wciąż śmiertelnie niebezpieczny. To będzie dobra wojna. Ależ panie, baranowie z Aedirn nie ośmielą się wystąpić przeciwko tobie. Za chwilę się o tym przekonasz. Wszystko przygotowałem. Chciałem poczekać, aż wszystko wypowiedzą, bo szybciej dojdziemy do tych... Witaj, królu! Chwała! A, dobra. Myślę, że tutaj już są ci, dlatego zatrzymałem się, żeby wysłuchać tych. Dobra. Cielamy się tutaj... Detmolda. Nie, tu co ja mówię? Henselta. Ty ten karwil czujesz? To miejsce wciąż tętni magią, aż ciarki chodzą mi po plecach. To dziwne. Poczwórne słońce Glevissig nie ma działania długotrwałego. Powinno się rozproszyć. Może to jakaś anomalia? To się zdarza przy takich ilościach mocy. Nie sądzę, by kontrolowała, co robi. Dość! Jeszcze raz usłyszę o Sabrinie Glevissig, a polecą łby. Kurde, ciekawa wstawka. Nie wiem, co ona ma nam tutaj powiedzieć, ale na pewno wiem, że... Detmold jest przykrym przypadkiem. Chętnie zmieni barwę. Bernard to szuja jakich mało. A reszta panicznie boi się Saski i jej chłopsko-nieludzkich bojowników. Nie są gotowi do wojny i wiedzą o tym. A szczeniak Demawenda też się sprzedał? Książę Stennis nie odpowiedział, ale Bernard zapewnia. Muszę mu spojrzeć w oczy. Wtedy będę wiedział, z jakiej gliny jest ulepiony. I chyba już jesteśmy na miejscu. Co nas czeka w czasie tych negocjacji. Witamy uniżenie jego wysokość Henselta, króla Kedwen, spadkobiercę rodu jednorożca, pana na Ard Kerajch, arcyksięcia Ban Ard, pogromcę Nilfgardu. Witamy na edirnskiej ziemi. Ile chcecie? Wasza wysokość raczy żartować. Jestem śmiertelnie poważny. Ile za wasze podpisy? Myśleliśmy o kwocie 100 000 koron nowigradzkich i tytułach markizów. Górne Aedirn to kopalnie węgla i srebra. Liczne manufaktury, jedyny po tej stronie Jarugi kamieniołom białego marmuru oraz szlak handlowy wschód-zachód. Mówimy o Dolnej Marchi. Radzę nauczyć się nowego nazewnictwa. W zamian złożymy hołd lenny waszej wysokości. i suzerena tych ziem, coś tam. Dostaniecie połowę, nic wam nie dam. A czemu ja decyduję o tym w ogóle? Dostaniecie po 50 000. O tytułach zapomnijcie. Ponadto zapewnicie przewodników i zaopatrzenie dla mojego wojska. Będziemy stacjonować w waszych zamkach. Wasi zbrojni utworzą specjalny korpus, który zajmie się pacyfikacją chłopskiej rebelii. Dowódcą zostanie Detmold. Panie, ludzie nas Oni nie zrozumieją. Tak, Felard, znienawidzą was, ale będziecie żyć. I to całkiem dobrze. Inaczej zabije was Saskia Smokobójczyni. Albo ja. Nie rozumiem tylko dlaczego... Panie, my przyjmujemy twoje warunki. Podejmujemy Detmold, dokument. Jest jeszcze sprawa księcia Stennisa i jego praw do tej ziemi. Dopóki żyje... Dopóki książę żyje, może mieć pretensje do tych ziem. To go zabij, Felard. Panie, nie jestem wojownikiem. To się zamknij i podpisuj. Panie, Smokobójczyni idzie tutaj z poselstwem. Doskonale! Zapraszam! A wy na co czekacie? Pióra w garść i podpisywać. Jak wygląda? A tak z ciekawości, ile kosztuje górne Aedirn? 50 000. A ty ile byś wzięła, dziewko? Królu, każ temu padalcowi zawrzeć pysk. Inaczej wsadzę mu jego koguta w żyć i tak zakręcę, że zapieje i zamiast południa zrobi się poranek. Ja? Panie, każ ją pojmać! Zawrzyj pysk, Detmold. Podoba mi się ta Saskia. Mów, kobieto. Czego chcesz? Królu, wycofaj swe wojska. Uznaj niezawisłość górnego Aedirn. Skończ prześladowania nieludzi i pozwolimy opuścić granice swego królestwa. Ocalisz siebie i własną armię. Masz jaja, kobieto. I co będę z tego miał? Moi żołnierze uznaliby mnie za tchórza. Jestem Henselt z Ard Karaik. Niezwykłem uciekać przed niewiastami, nawet jeśli zabijają smoki. Jest jeszcze jedno wyjście. Ty i ja, królu. Tutaj, teraz. W obecności ludzi i bogów wyzywam cię. Jak za dawnych czasów, gdy światem rządzili ludzie honoru. Zwycięzca bierze górne Aedirn. Dziewczynie rzuciło się na głowę. Wyzywać króla? Panie, to jakiś absurd. Zgnieciemy ich w bitwie, a ta dziewka może być niebezpieczna. Ponoć zabiła smoka. Zrobimy z niego takiego honorowego króla? Szczerze i tak mi to wisi, co tutaj się będzie działo, bo nic nie znam praktycznie tutaj historii tego, co... Po prostu nie przywiązałem się zbytnio do tych postaci, to się mogę pobawić. I właśnie dlatego będzie godnym przeciwnikiem. Nie zawiedź mnie, Smokobójczyni. Pokaż, na co cię stać. Zaczynajmy. Oj, co my walczymy? W pojedynku zmierzą się Henselt z Ard Keraik, król Kedwen, senior Keingor i Malore, ostatni z rodu jednorożca i Saskia, dziewka, co smoka ubiła. Zwycięzca bierze górne Aedirn. Niech bogowie rozsądzą. Poczynajcie! Łap za broń! Jak ona walczy? Ty, ciężko będzie ją. To będzie wręcz niemożliwe chyba. Bez umiejętności wiedźmińskich. Dobra, spamujemy. To jest meta. Ty, no spam jest z kluczem. Chcemy ją pokonywać? Kurde, czekajcie, muszę się zastanowić, czy chcę ją pokonać. Nie chciałem. Ale wyszło jak wyszło. O. Stać! Przestańcie w imię Kreve, Frey i Melitele! Co jest? Opętało go. Kurde, fajnie jakby tamta wygrała jednak. Ale może się wydarzyć nawet gorzej dla niego w takim razie. Skoro bogowie się teraz wkurzają chyba. Okej. I wracamy do Wiedźmina. Kurde, nie rozumiem szczerze tego, co się dzieje, nie? Trochę chaotycznie. Co jest? Ej, stać! Co z tobą, Zywik? Gorzała rzuciła ci się na mózg? Nie poznajesz mnie? Jasna chędożona cholera, po coś go tu przyprowadził Rosz. To Wiedźmin. Wiem psia mać, kto to jest, królobójca sakramencki, pod królewskim obozem. Nawet go nie związali. Spokojnie, chłopcy. Wiedźmin nie jest mordercą, ręczę za niego. A co do króla, to właśnie z nim muszę się widzieć. No to se poczekasz, jaśnie rycerzu, od zadań specjalnych. Ani drgnij, mutancie. Leć no, który posetnika i linę przynieście, zwiążemy go. Czy w tym samym czasie się dzieje sytuacja z królem? Gdzieś na polach prowadzi negocjacje. Hej, królobójco, rzucisz broń po dobroci, czy mamy ci wpakować bełta w żyć? Nie ruszaj się. Ani drgnij. Łapy w górę! Strzelać! Rozwalić go! Co jest, kurwa? Co się dzieje? Detmold wkurzył bogów. Co się dzieje? Co to jest? Dziki gon, ale w jakiejś gorszej wersji? O! Te upiory były moimi żołnierzami! To klątwa Sabriny! Żołnierze z Aedirn też są! Musimy iść. A reszta coś będzie też robiła, czy tylko ja się biję w sumie? Rozumiem, że Henselt jest raczej średnim wojownikiem. Ale Roche by mógł coś pomóc też. Przy okazji, jakby mu się chciało, nie? Nie zmuszam oczywiście. Kurde, bez tych mikstur to ciężko jest, no. Kurwa mać, umarłem. O kurde, co jest? Jakiś... Monstro dziwne. Dobra, jeden poległ, jeszcze drugi Draugir. Wygląda jak bestiegonu trochę. Należy zbezcześcił, Hensel, to masz teraz. I czemu tylko ja go biję w ogóle? No. Ktoś rzucił klątwę. No. To co robimy? Musimy się wydostać. Byle jaka klątwa to nie jest. Ja zajmę się mgłą. Korzystając z momentu mogę szybką medytację? Nie mogę. Ale mocna ta bariera, kurde, Triss takiej nie miała. Triss tylko barierę tworzyła i po prostu szliśmy. A ten to nawet zabija wszystkich, którzy wchodzą do bariery. Zamek się pali w ogóle, ty. To na serio jest, czy to jest jakiś sen? Mam wątpliwości, jak to, skoro zamek się kuźwa pali. O kurde, się jednak dostali. Krótka. Upiory. Klątwa Glevissig! Chce mnie zabić! Trzymaj się blisko mnie, panie. Już nie należy. Miejmy nadzieję. Miecz Stennisa mam. Weźmiemy w sumie. Czy się nie zawali ten mostek kamienny? Chyba nie, na szczęście. Wow, patrzcie w ogóle, jaki miecz miał ten Stennis. Czemu mi Sihil ubrało? Nie wiem, w każdym razie ma taki zajebisty miecz. On do 22 do 28 obrażeń. Nie da się go ulepszać, co prawda, ale co mi tutaj tak. Taki lepszy dla mnie. To jakieś ułaskawienie chyba za ratowanie życia króla, co? By się przydało. Znaczy wiadomo, no, czarodzieje też tutaj dużą cegiełkę dają, bo teraz to w sumie bez tych czarodziejów to już się padli. Czarodziei, nie wiem jak odmienić. No ale na samym początku to by nie dali sobie rady, tak, w tym pierwszym etapie. Co jest? Co się dzieje? Już basta? Detmold, Sheila, spotykamy się w moim namiocie. Macie mi wyjaśnić, co tam się do 100 diabłów stało. I jak się tego pozbyć? Tak jest, wasza wysokość. Wezwijcie dowódców kompanii. Bezzwłocznie, wasza wysokość. Dziesiętniku, miej na oku Wiedźmina. Raczej nie chce mnie zabić jak Foltesta, ale niech się nie szwenda po obozie jak bezpański pies. Zajmij go czymś przez chwilę i przyprowadź do mojego namiotu. Panie, proszę o audiencję. Później. Najpierw czarodzieje, Wiedźmin, potem zobaczymy. No i pięknie. A zapowiadała się spokojna wojenka. Można tu gdzieś zwilżyć gardło? Rosz, ręczysz za niego? To nie on zabił Foltesta i Demawenda. No to chodźmy. Kurde. Tu jest strasznie... jakby kurde dziwnie, nie? Mamy teraz obóz jakiś. Demawenda. Acz, tu kurde, cały czas mi się będzie jebało z tym Demawendem. Wszystko, nasz zbrojmistrz jest zawalony robotą dla wojska, ale od czasu do czasu przyjmuje zlecenia prywatne. Okej. Jest nawet tablica. Ciekawe. No to jesteśmy. Najważniejsze miejsce w obozie, kantyna. A jakbyś się nudził, to na tablicy jest parę zleceń na potwory. Okej. Jakaś arena, kurde. Król organizuje tu turnieje, a my czasem robimy sobie zawody na pięści. Można nieźle zarobić, jak się wie, do kogo zagadać i na kogo postawić. Zaczekaj tu chwilę. Tak? Prowadź do króla. Widziałem dość obozów w życiu. Nie mogę. Król kazał mieć na ciebie oko. Naprawdę chcesz mnie niańczyć? Masz rację. Chodźmy! Akcji nie udamy? Czemu? Jakiś elf w ogóle. Jak leci, chłopcy? Nóg już nie czuję od tego stania psiamać. Przysłałbyś jakąś zmianę? Za godzinę. Otwierajcie bramę. Król chce widzieć Wiedźmina. Już. Idź prosto do królewskiego namiotu. Trafisz bez ochyby. Ja mam parę spraw do załatwienia. Bywaj, Zywik. Jakbyś mnie szukał, to będę gdzieś koło głównej bramy. Bywaj! O, Wiedźmin! Król go sprowadził przeciw upiorom. Mówisz? Musowo. Ha, zobaczymy jak sobie poradzi z klątwą krwi. Dycha na klątwę. Miałem powiedzieć to samo. Obstawiają, czy z klątwą poradzę. No dobra. Spróbujemy. Czyli idziemy do króla, tak? No ale pytanie, gdzie jest Jaskier i cała reszta w ogóle kompanii. To mnie dosyć ciekawi. Chciałbym sobie jeszcze pomedytować, żeby rozdać te talenty, bo tak mnie trochę męczy ich widok, że chciałbym już je wykorzystać po prostu. Więc tak, tutaj idziemy dalej w szybkość generowania wigoru w walce, plus 10%, zgadza się. I redukcja obrażeń plus 5% też sobie weźmiemy. No i pięknie. Tutaj powoli Wiedźmin staje się nie do pokonania, tak. To co tam macie, szanowni państwo? Sheila znowu, kurde. Się spotykamy, no. Ścigają cię niemal wszyscy. O! A ty nadal żyjesz. To jest ten, z Nilfgaardu. Trudno mi się odzwyczaić od życia, jak każdemu. W całej swojej karierze ambasadora jego cesarskiej mości nie spotkałem jednak nikogo, komu tak by się to udawało. Pozwoliłem sobie sprawdzić kilka doniesień na twój temat. Powtórzę jeszcze raz. Imponujące. Szukasz zajęcia? Nie wiedziałem, że wynajmujecie się też jako żołnierze. Jestem tu w innym celu. Doprawdy? Mogę jakoś pomóc? Szkoda Foltesta, no trochę szkoda. Foltest był dobrym królem. Szkoda, że tak skończył. Przekazałem już konetablowi Natalisowi cesarskie wyrazy współczucia. Skoro już mówimy o Folteście i Temerii, krążą plotki o tajemniczym zniknięciu jego doradcy, czarodziejki Triss Merigold. Wiesz coś o niej? Dlaczego mnie to pytasz, ekscelencjo? Podobno coś was łączy. No ja bym się na pewno z nim nie dzielił takimi informacjami. Przecież czarodzieje mają naturalny talent do rozpływania się w powietrzu. Dlaczego ktoś się tym niepokoi? Cóż, może ci sami ludzie zastanawiają się, czy uwięzieni w lochach Wiedźmini nie mają podobnych zdolności. Unikasz tematu, zatem odpowiedzi są dla ciebie niewygodne. Ale niech ci będzie. Nie będę naciskał. Zapytam o coś jeszcze, jeśli można. Oczywiście, ekscelencjo. Wspomniałem Triss, bo nurtuje mnie jedna sprawa. Czarodzieje są znani z wzajemnej zawiści i rywalizacji. Ciekawe, czy jakaś sprawa mogłaby ich połączyć. Chyba nie do końca rozumiem, ekscelencjo. Zapytam konkretnie. Czy wiesz coś o przynależności Merigold do politycznej organizacji czarodziejów? Oczywiście zakładając teoretycznie, że jednak jesteście lub byliście ze sobą blisko. Nie zajmuję się teorią. Zabijam potwory. To czysta praktyka. Nie wątpię. Cóż, czasem jedno niedopowiedzenie mówi więcej niż 1000 słów. Dziękuję zatem za brak odpowiedzi, Wiedźminie. Masz inne pytania? Dlaczego waszą ekscelencję tak interesują organizacje czarodziejek? Zastanawiają mnie dziwne zbiegi okoliczności. Doniesiono mi, że podczas zamachów w okolicy widziano kilka z nich. Magowie zawsze kręcili się wokół monarchów. Tam są pieniądze i władza. Dlatego nikogo nie oskarżam. Powiedziałem, że to mnie tylko zastanawia. Nie lubię tego gościa. Kurde, nie lubię go. Działa mi na nerwy strasznie. Ciekawi mnie, co tutaj robi poseł cesarza. Ostatni niefortunny konflikt nie wpłynął dobrze na sytuację ekonomiczną państw północy. Jego cesarska mość pragnie stabilizacji. Aha. Chcemy wam udzielić pomocy finansowej. Odwiedzam więc krainy dotknięte wojnami. Z tego co widzę, Henselt radzi sobie doskonale. Szczegóły mojego poselstwa tutaj to sprawa między cesarzem a królem Kedwen. Może, nie? Może spróbujemy naszą perswazją na wysokim poziomie. Być może nie wszystko jest aż tak tajne. Jedną rzecz mogę ci zdradzić. Cesarz był bardzo poruszony pogłoskami o powrocie Białego Wilka. Kazał mi osobiście zbadać sprawę i zdać raport. Dlaczego się mną interesuje? Tego mi nie powiedział. Jego cesarska mość zachowuje swoje motywacje dla siebie. Ciekawe. To może być związane z sytuacjami z książki i wokół Ciri. To tak mi tylko by dawało powody, by cesarz Nilfgaardu się nami interesował. A tak to najpierw no, to nic więcej. Teraz Henselt. Ekscelencja ma w planach odwiedzić króla Redanii? Nie będę musiał jechać tak daleko. Radowid jest teraz w drodze do Loc Muinne lub może już dotarł na miejsce. Tam się spotkamy. Loc Muinne? Starożytne elfie miasto u źródeł Pontaru. Dlaczego tam? Magowie chcą tam odtworzyć swoją radę. Wystosowali zaproszenia do wszystkich monarchów. Drugie Tanet. No i mamy tych żołnierzów. Nilfgaard, tak. Sila, masz coś do powiedzenia? Witaj, Geralt. Myślałem, że po zabiciu Kairana Dolina Pontaru nie będzie ci już interesować. Nic o mnie nie wiesz, Wiedźminie. Jestem tu, bo 2 monarchów północy zostało zamordowanych. Według wszelkiego prawdopodobieństwa następny na liście może być Henselt. Nie potrzebujemy kolejnego państwa pogrążonego w chaosie. Król Henselt nie może zginąć. Dopilnuję tego. Kurde, coś zaczyna mi za bardzo wierzyć, że jest porządną czarodziejką. To nie może tak być. Nie trudno zauważyć, że nie lubicie się z Detmoldem. Detmold to duże dziecko. Doskonały kompan dla króla Henselta. Problem polega na tym, że jest równie dziecinny, co zazdrosny. Twierdzi, że chce mu odebrać posadę na kedweńskim dworze. Absurd. Zabójca Foltesta zmusił Triss, by teleportowała go do Vergen. Są gdzieś w okolicy. Mała wścibska Triss użyła mojego megaskopu. Właściwie powinnam być jej wdzięczna, to ja mogłam paść ofiarą królobójcy. Jeśli Triss jest w Vergen, to i tak nie jestem w stanie jej namierzyć. Przeklęta mgła uniemożliwia magiczne sądowanie. No, czyli Letho się tutaj będzie czaił na Henselta. Ciekawe, czy mu się uda. Kurde, mam nadzieję, że nie. Bo znając życie, to znowu pewnie będziemy obok tej sytuacji i znowu nas oskarżą. I chuj, wszystko strzeli. No nic, to pogadajmy już z Henseltem. No jak się nagle wyprostowali. O, że tacy porządni. Jeszcze wam uwierzę. Co tam, Henselt? Wejdź, Wiedźminie. Ta rozmowa zostanie między nami. Pomogłeś mi we mgle, a to znaczy, że mojej śmierci nie chcesz. Więc czego chcesz, Geralcie z Rivii? Sprawiedliwość czy spokoju oczyścić? No to i to bym chciał. Ale w dużej mierze to bym chciał oczyścić swoje imię. Spokoju, panie. Muszę oczyścić swoje imię. Niezwykłem mieszać się do polityki, ale tym razem nie mam wyboru. Krótko i konkretnie. Żadnego pieprzenia o kodeksach i tajemnicy zawodowej. Zabiłeś Foltesta? Nie. A wiesz, kto zabił? Wiedźmin. Letho. Znasz go? No właśnie, nie wiem. Nie wiem, mam amnezję. Letho sugerował, że coś o mnie wie. Mogliśmy się wcześniej spotkać. Znasz stare kedweńskie powiedzenie? Kurwa kurwie, łbanie urwie. W przypadku czarodziejek sprawdza się ze 100% skutecznością. Do rzeczy, panie. Detan Carville twierdzi, że ten Letho jest gdzieś w okolicy, to prawda? Tak. Czego to szuka? Chce mojej głowy? Ukrywa się przed Iorvethem i jego Scoia'tael. Nie wiem, co planuje. Zamierzasz go dopaść? Tak, panie. Ostatnie pytanie. Wiesz, kto zlecił zabójstwa Foltesta i Demawenda? Kto stoi za królobójcami? Nie, ale dowiem się, jak znajdę Letho. Szpiedzy potwierdzają twoje słowa. Wierzę ci. A teraz druga sprawa. Mgła, upiory i całe to magiczne gówno blokujące moją wyprawę wojenną. Czarownicy jak zwykle okazali się bezużyteczni. Bełkoczą coś o wyższej magii, klątwach odroczonych i innych bzdetach, ale nic z tego nie wynika. Sprawę trzeba załatwić mieczem. Wiedźmińskim mieczem. Co ty na to? Spróbuję chyba. Czy podołam? Nie będę mówił odważnie podołam, bo to... Spróbuję. Spróbuję. Doskonale. Zdejmij klątwę, a król Henselt okaże się łaskawy. Nawet jak nie złapiesz tego Letho, osobiście pomogę ci się oczyścić z zarzutów. Detmold jest do twojej dyspozycji. Udzieli ci wszelkich informacji. Od teraz możesz się swobodnie poruszać po obozie i okolicy. A teraz zostaw mnie samego. Klątwa została rzucona 3 lata temu. Czy przez ten czas wydarzyło się coś, co wskazywałoby na jej działanie? Jakie to ma znaczenie? Królu, nie mówimy o bazarowej wróżbie, ani o zaklęciu rzuconym przez początkującego magika. Ta klątwa wywołała zaćmienie słońca i przyzwała dziesiątki duchów. Mamy do czynienia ze skomplikowanym, wielostopniowym zaklęciem. Żeby je rzucić, trzeba mieć nie lada wiedzę i umiejętności. Zdjęcie takiego czaru jest jeszcze trudniejsze. Jeśli mam się tego podjąć, oczekuję współpracy. Ach, niech będzie. Gdy przedzieraliśmy się przez mgłę, krzyczałeś, że to klątwa Glevissig. Sabriny Glevissig, czarodziejki, mojej niegdysiejszej doradczyni. Kazałem ją przybić do koła odwozu i spalić. Umierając przekleła mnie i mój ród. To było kilka lat temu. Bardziej przydała mi się informacja, jak brzmiała klątwa. Ale to też ciekawe. Za co skazałeś Sabrinę, królu? Rok po pokoju cintryjskim walczyłem z Demawendem o Dolną Marchię. Generał Vandergrift dowodził częścią moich wojsk. Przeprawił się przez Pontar i przyjął bitwę na tym polu. Trwała do późnych godzin wieczornych. W końcu Sabrina Glevissig postanowiła wziąć sprawę w swoje ręce. Na pole bitwy spadły płonące kule. Ponad 3000 ludzi zmieniło się w spalone mięso. Ogień trawił wszystkich walczących. Rycerze piekli się w pancerzach. Zmieniali w skowyczące z bólu zwierzęta. Wojna to zajęcie dla ludzi honoru. Gdy biorą się za nią tacy jak Glevissig, zmienia się w piekło. Ty, ale się... To teraz skapnę się, że... Dobra. To Demawend nie był królem Kedwen. To kurwa nie mam pojęcia, czym królem. Którego królestwa królem był Demawend. Chuj wie w takim razie, no nic. Co popchnęło Sabrinę do ataku na własne wojska? Miała jakiś powód? Nic mi o tym nie wiadomo. Była moim doradcą, członkinią Rady Czarodziejów. Przez lata tolerowałem jej wybryki. Była lojalna? Tylko wobec siebie samej. Pamiętasz, królu, jak brzmiała klątwa? Co dokładnie powiedziała Sabrina? Wszystko, co wówczas przepowiedziała, w jakimś sensie się sprawdziło. Gwiazda zdobna w krwawy warkocz przecięła nieboskłon. Kwadratowe monety z morskich głębin mamią serca głupców. Monety? Tak. Detmold znalazł kilka u żołnierzy podejrzanych o zdradę. Ciekawe. No i kolejny poziom. Fajnie. Możemy okraść króla? Niewątpliwie byłoby fajne. Troszkę orenów. Nie zaszkodzi, no kurde. Wiedźmini łatwo nie mają, tak? Kto to tym razem? Zapraszam do siebie, Wiedźminie. A, Detmold. No dobra, no. Zobaczmy, co tam masz mi do powiedzenia, tylko przed tym sobie rozdysponuję te punkty umiejętności. Dokładnie, talenty. Kurde, czemu nie mówię talenty, tylko w jedynce zawsze mówiłem talenty, a teraz jakoś mi się punkty umiejętności upierdoliły na głowie. Nie wiem, o co chodzi. Dobrze, więc tutaj pójdziemy sobie w hardy, żeby odpiąć plus 25. No i ono nie jest takie mocne, jakby się... No jest fajne, ale to nie jest dokładnie to. Ale tutaj, patrzcie. Nagła śmierć. Szansa na natychmiastowe zabicia przeciwnika plus 2%. To jest super skill. Bardzo chciałbym to rozwinąć, szczerze. No i niech muszę mówić, jak dobre są te wszystkie rzeczy na drugim poziomie, nie? Tutaj plus 100 żywotności, tu redukcja plus 15%. Chyba że pójdę do handlarza. Przeciążony, no. To nie jest głupie. Albo dobra, z Detmoldem jeszcze porozmawiamy, bo tu raczej chyba nie będzie żadnej dynamicznej tylko chcę pogadać z nim. Z Wiedźminami jeszcze nie mieliśmy do czynienia. Dobry. Nawet nie wiesz, jak bardzo się raduję na myśl o naszej współpracy. Fakt, nie wiem. Zobaczysz, Geralt, nadchodzą lepsze czasy. Nie przeszkadza ci, że zwracam się do ciebie po imieniu? Nie. Wspaniale. Czuję, że się zaprzyjaźnimy. Pożyjemy, zobaczymy. Uściśnij mi dłoń, Geralt. Na dobry początek. Nie bój się, nie mam zatrutej igły ukrytej w rękawie. Nie szukam przyjaciół, Detmold. Bierzmy się do roboty. Dobrze, w końcu to ty jesteś bohaterem. Jak mogę ci pomóc, Biały Wilku? Zauważyłeś, że nie wszystkie duchy były agresywne? Większość znikała, gdy się zbliżaliśmy. Myślę, że moc klątwy korumpuje duchy poległych w bitwie i zmienia w draugiry. Draugiry? To jakaś wiedźmińska nazwa upiorów? Demonów. Draugiry to demony wojny. Powstają na polach szczególnie krwawych i zajadłych bitew. To skondensowana żądza mordu i nienawiści. Mniejsza z tym. Wiesz, jak się pozbyć tych draugirów? Zazwyczaj wystarczy srebrny miecz. Ale póki klątwa działa, będą się pojawiać nowe. To duchy żołnierzy są kluczem. Gdyby udało się odwrócić bieg bitwy... No to do dzieła. Bierz miecz i odwracaj. Będę potrzebował symboli wojny należących do żołnierzy poległych w bitwie. Nienawiść, śmierć, odwaga i wiara. Wszystkie artefakty muszą być aktywne magicznie i związane z poległymi w bitwie, inaczej nie zwabię duchów. Nie mam pojęcia, skąd je wziąć. Poza tym nie znam się na symbolice wojennej. Sam to zrobię. Dla ciebie mam inne zadanie. Miałeś już do czynienia z klątwami? Kilka nawet rzuciłem. Komuś wyrosły ośle uszy, komuś spłonął dom. No takie tam niedzielne przekleństwa. Zaraza. A zdejmowałeś klątwy? Odczyniałeś uroki? Nie miałem okazji, ale teorię mam opanowaną. W Akademii Magicznej byłem prymusem. O takich klątwach raczej nie uczą w Ban Ard. Przekleństwo Glevissig to klątwa krwi 4. stopnia. Nazywana również klątwą arcymistrzyni. Myląca nazwa. Rzucali ją mniej lub bardziej szaleni magowie lub kapłani, niekoniecznie kobiety. Widzę, że odrabiałeś prace domowe. Wyjaśnij działanie klątwy krwi. Normalna klątwa krwi to banał. Upuszczasz sobie trochę krwi, najlepiej o północy, zapalasz kilka świec. Sabrina miała cały stos. Pytam o klątwę Glevissig. Dlaczego sam nie przeczytasz? Mam całą potrzebną literaturę. W zasadzie mógłbyś ograniczyć się do wielkiej encyklopedii klątw, uroków i wróżb oraz do opracowania Tissa i de Vries i Margarity Loantilly, mistrzowie magii o klątwach, dzieła wybrane. Opasłe to misko. Można przeczytać w sumie. Jesteś pewien, że to Sabrina rzuciła klątwę? Absolutnie. Istnieje 6 potwierdzonych przypadków rzucenia klątwy tego rodzaju. A potwierdzone przypadki zdjęcia takiej klątwy? 1. Dokonał tego zespół czarodziejów pod przewodnictwem arcymistrzyni Franceski Findaber. Stąd druga nazwa klątwy. W jego skład wchodziła m.in. Sabrina Glevissig. Jaki ten świat mały. Zrobiło się jeszcze straszniej. To nie wszystko. Klątwa, którą zajmowały się Franceska i Sabrina, miała zakończyć żywot przedstawicieli dynastii Tysenidów, władców Kowiru. Rzucił ją rodalega szkarłatny, kompletny szaleniec, ale bardzo zdolny. Była też przepowiednia i aktywator. Rozumiem. Sabrina zwyczajnie zerżnęła zaklęcie od tego rodalegi. Dokładnie. Poza tym byli świadkowie, król i cała kompania wojska. Kometa jest, morderstwo było. Co z monetami? Też są. To nie wystarczy? Nie. Czyżbym trafił na jakiś wstydliwy sekret? Tajemnica państwowa. Głowa państwa może niebawem stracić głowę, jeśli mi nie powiesz. Spisek wojskowy. Mogę wyjawić tylko tyle. Znakiem rozpoznawczym spiskowców są kwadratowe monety z rybią łuską. Zróbmy tak. Nie będę ci przeszkadzał w śledztwie. Jeśli się czegoś dowiesz, dasz mi znać. Natomiast jeśli ja natknę się na coś związanego z klątwą... To dasz mi znać. Niech będzie. Dlaczego Henselt jeszcze dycha? Dlaczego w momencie, kiedy zabił kapłana, nie rozpękł się jak dojrzały pomidor pod obcasem krasnoluda? Może Glevissig chciała, żeby Henselt wyczekiwał na nieuchronną śmierć? Nie sądzę. Znam trochę czarodziejki, są wredne, to fakt. Ale najważniejszy jest dla nich efekt. Pamiętaj, Sabrina rzucała klątwę skwiercząc na stosie w sposób dość niemiły. Podejrzewam, że coś pochrzaniła na koniec. Chcesz powiedzieć, że Henselt jest bezpieczny? Chcę powiedzieć, że można go ocalić. Odciąć od serca klątwy bitwy upiorów. To najsłabsze ogniwo przekleństwa. Jak? Jeszcze nie wiem. Podejrzewam, że mogę przyzwać ducha Sabriny i zmusić, by uwolnił Henselta, ale najpierw muszę poznać okoliczności śmierci czarodziejki. Jeśli się nie mylę, do rzucenia klątwy krwi potrzebna jest krew. Tak właśnie, a zalisz nie inaczej. Skąd Sabrina wzięła tyle krwi? Przecież była przybita do koła odwozu. To proste. Umysły niektórych żołnierzy są raczej nieskomplikowane. Zwabiła żołdaka, który miał zadać jej cios łaski. Sabrina potrzebowała pchnięcia, które skróci jej męki i zawiąże czar. I tu się pomyliła. Zrobiła błąd. Ta dziwka dokonała cudów, zebrała moc, trafiła z przepowiednią i aktywatorem, a na koniec wyłożyła się na najprostszym. Nie podniecaj się. Wybrała jakiegoś łamagę. Słyszałem, że musiał ją dźgać 5 razy, a wiedźma i tak nie mogła wyzionąć ducha. Nikt nie pilnował stosu? To właśnie jednego ze strażników upatrzyła sobie nasza czarownica. Żołnierze byli wściekli, bo zepsuł im widowisko, a króla już przy tym nie było. Nieważne, krew popłynęła, klątwa zadziałała. Ale dziwka kary nie uniknęła. Pomożesz mi, Detmold? Oczywiście. Rozkaz króla. No to słuchaj. Odwalisz papierkową robotę. Zdaje się, że to lubisz. W czasie przyzywania ducha Sabriny będę potrzebował runów ochronnych. Muszą utrzymać ducha czarodziejki i wszystko, co przy okazji przylezie z zaświatów. Znajdź coś dla mnie w swoim księgozbiorze. Muszą być proste do wykonania. Nie będziemy mieli artysty malarza. Ponadto Draugiry niebawem rozpoczną wycieczki po Henselta. Gdy opuszczą pole bitwy, nie powinno być problemu. Twoi ludzie dadzą sobie radę. Uzbroisz ich w posrebrzaną broń. Powinno wystarczyć. Henseltowi też przydałoby się coś srebrnego do obrony. Nad wejściem do namiotu króla powiesisz wieniec z pięciornika i blekotu. Wewnątrz cały czas musi się palić ogień ze świeżych gałęzi jałowca. Skąd wezmę tyle srebra? Jak dla mnie możesz przetopić swoją kolekcję dzbanków. To nie są dzbanki, tylko srebrne wazy z Nazairu. Na koniec odbędziesz rozmowę z Henseltem. Wytłumaczysz mu, że będę go potrzebował. A ty? Będziesz chlał piwo i macał obozowe dziewki? Też. Tak. Ustalę, jakich przedmiotów potrzebuję, żeby odesłać walczące zjawy w zaświaty. I przygotuję się do przyzwania ducha Sabriny. Wpadnę, gdy się czegoś dowiem i dam ci kolejne zadania. Poczekaj. Jak doszedłeś do tego, że możesz odzyskać pamięć, zdejmując klątwę? Nie lubię, gdy ktoś grzebie w moim życiu. Poznawanie sekretów to moja praca. Muszę znać tajemnice wszystkich, których dopuszczam do króla. I przyznaję, lubię swoją pracę. Moja przeszłość nie ma nic wspólnego z Henseltem. Tego nie wiesz. Zastanawiałeś się, dlaczego nie mam przyjaciół? Bo zawsze, prędzej czy później, odkrywam ich tajemnice. A później są przesłuchania, tortury, egzekucje. Zostaw moją przeszłość w spokoju. Kurwa, minąłem przypadkiem, no nic. W każdym razie raczej... Myślamy się, że nie chcemy, aby miał dostęp do naszego umysłu. Detmold, tak, Detmold. Się zastanawiałem przez chwilę. Pójdziemy do handlarza. Sprzedać co nieco i chyba na tym też skończymy odcinek, bo całkiem sporo się wydarzyło. O co chodzi, Wiedźminie? Kim jest ten Odrin? Jakieś kedweńskie bóstwo? Odryny bóstwo? Chyba, że bóstwo wielkiego chlania, to się zgodzę. Umówiliśmy się w karczmie, a ten gdzieś zniknął. Jak go znajdziesz, powiedz, że na niego czekamy. Nigdy go nie widziałem. Jak go spotkasz, to będziesz wiedział, że to Odrin. Jego się nie da z nikim pomylić. Mam dosyć różnego miejsca. Tu jakiś kłeścik, tutaj elf, co tam? Żadnych rozmów z więźniem. Czego? Jak go złapaliście? Nie złapaliśmy, tylko znaleźliśmy. Nie ma się czym chwalić, był ledwo ciepły. W wąwozach między trupami i innych wiewiórek leżał. Jadka okrutna była. Jakby ich jakiś szalony medyk wielgachnym skalpelem pochlastał. Po tętnicach musiał ciąć, bo jucha była wszędzie. Nawet na skałach wysoko bryzgi takie paskudne zostały. Kiedy to było? Zanim się ta mgła upiorna pojawiła. Powiedział coś ważnego? Gdzie tam? Posypaliśmy mu rany solą. Połamaliśmy paluchy, przypalaliśmy stopy. A ten nic. Próbował se nawet język odgryźć. Tak se myślę, że elfy to chyba lubią se pocierpieć. Może liczy, że go odbiją. Gdzie tam? Ktoś wytłukł całe komando. Właśnie o to go pytali królewscy czarodzieje. Chcą się dowiedzieć, kto to był i gdzie jest. I weź tu zrozum elfa. Powie, to go szybko powiesimy i będzie miał spokój. A tak, będzie się męczył i męczył. Honor, tak. To dlatego Scoia'tael powstało, przez honor. A nic. Mogę z nim pogadać? Nie ma mowy, nie znam cię. No to może się poznamy. Na zaufanie to se trzeba zapracować. Idź już lepiej. Kogo ja widzę? Sławny Geralt z Rivii. Ty mnie znasz, ja ciebie nie. I błąd, bo dzięki mnie mógłbyś być jeszcze sławniejszy. Napisałbyś piosenkę o moich czynach? Na piosenkach się nie znam. Z królewskiego rozkazu zajmuję się organizowaniem rycerskich turniejów. Taki mistrz jak ty na pewno chętnie pokazałby, co potrafi. To warto zapamiętać, Proximo. Zostaw mnie w spokoju, ojcze. W spokoju? Tu chodzi o twoje życie! Twoja matka łeb mi urwie, jak coś ci się stanie! Nie! Tu chodzi o mój honor! I w życiu mam, co ci matka urwie! Idę ćwiczyć! Muszę się przygotować! O coś... Kurde, w tej części nie uda mi się chyba z tymi kośćmi niczego takiego fajnego osiągnąć. Bo tam trochę chyba przegapiłem. No ale nic, no. Przeżyjemy chyba bez kości, co? W każdym razie mamy bardzo ciekawe wzmocnienia. Wiadomo, mamy tutaj zwykłe. Tutaj nawet git. I tutaj jakiś super, bo daje nam żywotność plus 15. I w sumie to chyba możemy sobie dać, no. Będziemy mieli naprawdę potężną zbroję i wątpię, żeby przez najbliższy czas coś lepszego mogło nam się tutaj przytrafić. A na ten wiedźmiński srebrny miecz myślę, że możemy jakąś runę dać. Chociażby tą słońca nawet, bo jej jakoś tak bardzo szkoda nie będzie. No i mamy 18, 26. Więc ciut lepszy jest. No jak mówię, ta runa słońca to nie boli jakoś bardzo jej utrata. Pogadajmy z tym ojcem. Dlaczego on poszedł we mnie? Uparł. Mogę się przysiąść? A jakie ja mam prawo, żeby ci bronić zajęcia wolnego stołka? Żadnego. Ale możesz nie mieć ochoty na picie w moim towarzystwie. A dlaczego ty masz ochotę napić się ze mną? Najpierw postawię ci kolejkę, a potem powiem, o co chodzi. Wszystko mi jedno. Pijesz na smutno? Mój syn postanowił się zabić. Będzie się bił z Letandę Awetem, znanym jako rzeźnik z Cidaris. Znaczy, już jest trupem. Kurde. Letandę? Co to za jeden? Morderca. Na wojnie ich pełno. Nie! Zabić wroga to nie to samo, co szlachtować swoich ziomków. A rzeźnik to lubi. I jest w tym dobry. Najlepszy. Będą się pojedynkować? To ty nic nie wiesz! Siedzimy tu od tygodni. Nic się nie dzieje, a Henselt nie lubi, jak nic się nie dzieje. No to organizuje rozrywki. Mówisz o turniejach rycerskich. Wiem, o czym mówię. To nie turnieje, tylko ludzkie jatki, bo z tych pojedynków rzadko kto wychodzi o własnych siłach. Jak się w naszym oddziale dowiedzieli, że 6. kompania wystawia na arenę rzeźnika z Cidaris, nikt nie chciał się zgłosić. Ciągnęliśmy słomki. Padło na Svena. Nie może się wycofać? Może, ale nie chce. Ma honor szczeniak. Prosiłem, błagałem, ale mój syn jest uparty. Na co trupowi honor? Pomóżmy mu. A gdybym pomógł? Co to za pytanie? Mógłbym na ciebie liczyć? Jeżeli ocalisz mojego syna, nie będzie takiej rzeczy, której dla ciebie nie zrobię. Rzekłeś. Gdzie znajdę Svena? Ćwiczy przed kantyną koło namiotu zaciężnych. Ciężko go przeoczyć. Czemu się nie wdał w matkę? No nic. To pogadamy ze Svenem, ale w następnym odcinku. Ja póki co was żegnam. Miło było. Był z wami Filo. No i co, mam miłego zionka, miłego wieczorka i... Adios!